niektórych młodzieżowych kręgach jest idolem. Ciągle jednak poszukuje ostatecznej formy dla własnej twórczości. Kobiety z jego obrazów są pozbawione głów, przytłaczają swoją nagością. Greluk obsesyjnie kocha damskie ciało i jazz. To też gości na wernisażu rozgrzewało mocne uderzenie w bęben, oczywiście kobiecą ręką. Oglądać można pracę siedleckiego artysty Mirosława Beny Greluka. Ponad 20 aktów z ostatnich 2 lat. Greluk jest malarzem wciąż poszukującym nowych form. Próbował też sił w muzyce. Jako malarz nie daje się zaszufladkować. Każdy obraz to inna kompozycja, inne zestawienie barw. Zaskakuje swoimi pomysłami, jakby z pogranicza sennych marzeń. Kobieta. Jest to najwspanialszy temat dla twórcy. W ogóle kobieta i miłość jest motorem do wszelkich działań. Dlatego kobiety, i nie mogę być obojętny na fenomen kobiecości. I rzeczywiście nie jest. W każdym obrazie poprzez różne techniki poszukuje tego fenomenu. Jak sam mówi, jeszcze go nie odnalazł. Mimo to trudno przejść obok obrazów obojętnie. Czas skończyć z obraźliwym znaczeniem słowa prowincja, twierdzą podlascy biznesmeni, uczestnicy 11. Grelowiska, imprezy łączącej przyjemne z pożytecznym. To ich sposób na udowodnienie, jak ważne są miejscowe problemy i jak łatwo można je rozwiązać. Na dobry początek aukcja obrazów. I 4400 po raz trzeci. Sprzedamy. W ten sposób zebrano kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pieniędzmi dzielą się ci, którzy mają ich nadmiar, z tymi, którzy potrzebują pieniędzy najbardziej. Ku uciesze lokalnych posłów. I dobrze, że nie dzieje się to tylko w Warszawie, w Krakowie, ale właśnie w takich małych miejscowościach, bo potrzebne jest to, by ludzie z tych małych ojczyzn również coś wnosili do naszych wielkich wartości. Sprawcą zamieszania jest Mirosław Greluk. Malarz z Siedlec, człowiek, wokół którego gromadzą się ludzie miejscowego biznesu. Zintegrowałem ludzi świata biznesu. Oczywiście tych, którzy wychodzą naprzeciw, którzy chcą pomagać, chcą bywać, a nie tych, którzy się zamykają i tylko robią pieniądze. A główną ideą jest pomoc dzieciom ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Tych zapomnianych, mieszczących się, jak to mówią, gdzieś na końcu świata. Wszystko razem połączone daje tę atmosferę wspólnoty, a o to najbardziej chodzi. Poczucie wspólnoty rodzi się też, jak wiadomo, w mniej oficjalnych okolicznościach. A tym wyjątkowo służy piknikowa atmosfera i atrakcje, tylko z pozoru wyglądające groźnie. Jeśli to prawda, że mamy do czynienia z powrotem pozytywnego myślenia o małych ojczyznach, to imprezy takie jak ta mają szansę na powodzenie i tego trzeba im życzyć. Joanna Racewicz, Panorama. Do 1000 złotych zebrano podczas 12 spotkania artystyczno-towarzysko-charytatywnego Grelowisko 2001 w Siedlcach. Grelowiska mają 3 cele. Pomoc najbiedniejszym, promocja talentów i integracja lokalnych środowisk. Na pomysł imprezy wpadł artysta-malarz Mirosław Greluk podczas jednej z aukcji obrazów. Tak były oszałamiające kwoty z licytacji, że postanowiłem w ten sposób pomagać potrzebującym. Taki jestem, tak żyję i tak się realizuję. Ponad 150 przedstawicieli lokalnego biznesu, kultury i władz połączył jeden cel – pomóc innym. Grelowisko jest imprezą ponad podziałami, w której uczestniczą również politycy różnych opcji. W sposób oczywisty łagodzą te napięcia, które na co dzień mają miejsce i prowadzą do wspólnego widzenia wielu spraw lokalnych i regionalnych, a o to przecież w Polsce chodzi. Myślę, wydarzenie, które także pozwala porozmawiać o przyszłości tego terenu, o wzajemnych inicjatywach, a także o tym, jak tutaj można realizować tego typu inicjatywy, wzmacniać talenty, no i rozwijać ten teren. Aukcja, występy znanych artystów, kwesta i zabawa do białego rana. To tegoroczne Grelowisko. Greluka. Wystawę artysta zadedykował kobietom. Jak twierdzi autor, składają się na nią portrety dziewczyn pięknych, twarzą, sercem i duszą. Moje zdjęcia jakby są malarstwem. Nie maluję tutaj pędzlem, tylko aparatem fotograficznym i właśnie szukam podobnych efektów, czyli na przykład zbliżenia twarzy, gdzie reszta jest rozlana, piękna, malarska. I to jest właściwie najważniejsze, żeby swoim zdjęciem wywołać w widzu, w odbiorcy jakiś wspaniały, niepowtarzalny nastrój.
Na wystawę zatytułowaną Oblicza kobiety Centrum Kultury i Sztuki zaprasza w dni powszednie do 18 marca w godzinach od 10 do 17. W polskim budżecie 6 tysięcy złotych udało się zebrać podczas 14 aukcji dzieł sztuki zorganizowanej przez siedleckiego artystę Mirosława Greluka. Wszystkie pieniądze przeznaczono na cele charytatywne. Aukcja była jednym z elementów gali regionalnej Loży Siedleckiej Business Center Club, na którą przyjechało kilkuset przedsiębiorców z Mazowsza i Podlasia. Jest to obraz przy mnie, który jest po raz trzeci na aukcji. Jest to ewenement, jest licytowany i oddawany ponownie. Ten obraz już przyniósł nam ponad 26 tysięcy złotych. Także po raz trzeci dzisiaj był. Ogółem już zebraliśmy ponad 170 tysięcy złotych z 14 grelowisk. Grelowisko wpisało się na trwałe do kalendarza imprez kulturalnych regionu i z każdym rokiem przynosi coraz większe wpływy. Tym razem pieniądze trafią m.in. do ośrodków szkolno-wychowawczych w Jaworku i Stoku Lackim. Kolejne grelowisko. Dzień 10 czerwca w kompleksie dworkowym w Chlewiskach odbyła się gala regionalna Business Center Club i 14 grelowisko. Gospodarzami i organizatorami tej imprezy byli kanclerz Loży Siedleckiej Zofia Żuk i artysta-malarz Mirosław Greluk. Z okazji pięciolecia Loży Siedleckiej BCC tytuł honorowego członka otrzymał z rąk prezesa klubu Marka Goliszewskiego redaktor naczelny Tygodnika Siedleckiego Krzysztof Harasimiuk. W części artystyczno-charytatywnej odbyła się aukcja obrazów Mirosława Greluka i pucharu kryształowego, który został podarowany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Całość prowadzili Artur Orzech, Krzysztof Kryszczuk i Mirosław Greluk, wspomagani w aukcji przez aktorów Małgorzatę Foremniak, Halinę Rowicką, Krzysztofa Kalczyńskiego i Krzysztofa Fusa. Zwieńczeniem części oficjalnej był recital Danuty Stankiewicz, która wspaniale wciągała gości w swój show. Aukcja obrazów i kwesta prowadzona tego dnia przyniosła dochód 21 520 zł, które zostały przekazane dla czterech wybranych ośrodków z rejonu Łukowa i Siedlec. Gala regionalna BCC 14 Grelowisko zakończyło się biesiadą do białego rana z wieloma atrakcjami, m.in. pokazami walk rycerskich Bractwa Rycerskiego Ziemi Mazowieckiej i Podlaskiej, pokazem kaskaderskim oraz wspaniałym spektaklem sztucznych ogni realizowanym przez siedlczanina Andrzeja Serzysko. Program z tej imprezy pokażemy w telewizji Siedlce w najbliższym czasie. W minioną sobotę w klubie Paradise odbyło się 15 grelowisko, czyli spotkanie artystyczno-towarzyskie i charytatywne. Ideą organizowanych od 5 lat imprez jest integracja lokalnego świata biznesu, polityki i mediów. Niejako przy okazji, a może przede wszystkim, jest to impreza, podczas której prowadzona jest kwesta na rzecz dzieci oraz instytucji działających w środowiskach młodzieżowych. I tym razem w klubie Paradise pojawiło się wielu stałych bywalców grelowisk, nie zabrakło także nowych, między innymi parlamentarzystów z Samoobrony. Imprezę tradycyjnie już oprócz głównego aktora widowiska Mirosława Greluka prowadzili Artur Orzech oraz Krzysztof Kryszczuk. Na scenie występowali Michał Jelonek, zespół Siwy Dym oraz grupa Ferit. Spory dochód dała także prowadzona aukcja obrazów. Jak się można było spodziewać, najwyższą cenę osiągnął portret Jolanty Kwaśniewskiej. Wysoką cenę osiągnęło także przekazane przez telewizję Siedlce Złote Serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 15. jubileuszowe grelowisko i 5 lat mojej pracy artystyczno-charytatywnej i taki jest efekt. Przez te 5 lat wsparliśmy nie tylko ośrodki szkolno-wychowawcze, ale również i szereg instytucji potrzebujących pomocy. Ale głównym celem jest wsparcie